Tak, możemy przywitać i powiedzieć dzień dobry. Witam serdecznie, Marek Teichman, a moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Była ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie, szefowa kampanii Polski 2050, szefowa Ośrodka Analitycznego Strategii Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Dotarła do nas pani przez korki, a ja wymieniłem pani stanowiska. Teraz pytanie o kolejne, dlatego że wachlarz pomysłów na takie scenariusze osobowe dotyczące nowego rządu był bardzo duży, a pani była wymieniona w paru miejscach wśród tych scenariuszy. Będzie pani członkiem rządu Donalda Tuska? Na ten moment jestem kandydatką ze strony Polski 2050, trzecia droga, na ministrę od funduszy i polityki regionalnej. No to jest dosyć pewna kandydatura, jeżeli jest pani oficjalnym kandydatem, ponieważ ten rząd ma zdecydowanie większe szanse niż niektóre ostatnie rządy, które mieliśmy w Sejmie, do tego, żeby powstać w takim składzie, jaki został uzgodniony. Także, nie wiem, chyba mogę powiedzieć, gratuluję pani minister, tak? Myślę, że warto poczekać do takiego formalnego momentu, ale na pewno ten rząd ma większość i ten rząd powstanie. Co do tego, to rzeczywiście wszyscy możemy być pewni. Będzie pani w Brukseli w przyszłym tygodniu? Myślę, że to będzie jeden z pierwszych kroków dla ministra w tym właśnie ministerstwie, dlatego że fundamentalnym zadaniem jest odblokowanie pieniędzy, które się Polakom i Polsce należą. I wszyscy mówimy o KPO i to jest super ważne, ale przecież Polska ma zablokowane także fundusze strukturalne, które to jest nawet więcej pieniędzy niż KPO, a jesteśmy już w końcu trzeciego roku tak zwanej perspektywy finansowej, czyli siedmioletniego budżetu unijnego, więc naprawdę najwyższy czas zacząć te pieniądze inwestować. Co musimy zrobić, żeby odblokować dostęp do tych pieniędzy? Co pani czy premier Tusk zrobicie w przyszłym tygodniu w Brukseli i kiedy te pieniądze mogą zostać odblokowane? I tu są troszeczkę różne ścieżki, jeśli chodzi o KPO, czyli to jest taki ekstraordynaryjny fundusz jednorazowy, albo w ogóle pierwszy raz. Ale mocno przykuwa uwagę. Mocno przykuwa uwagę i słusznie, bo to są bardzo duże pieniądze i wielka szansa także dla Polski. Wielka kampania społeczna rządu Mateusza Morawieckiego przekonała wielu Polaków o tym, że jak to warto są ważne pieniądze. Mieć te pieniądze i je zainwestować. Później była kampania polityczna ministra Ziobro i tych pieniędzy nie mamy. Tak no jest. I właśnie. Kampanie były, pieniędzy nie ma, a teraz pewnie mniej kampanii, a za to, żeby pieniądze już były. I teraz co trzeba zrobić? Tak. Jeśli chodzi o KPO, to są bardzo konkretne wymogi, które i tu trzeba powiedzieć. Te wymogi są do wszystkich krajów unijnych. To nie jest tak, że tylko Polska, ale akurat Polska ich po prostu nie spełniała i dotyczą praworządności. Potrzebne są rozwiązania ustawowe, które spowodują, że będzie jasność, że w Polsce mamy rozwiązania praworządnościowe i niezależny system sprawiedliwości, że nie działa ustawa kagańcowa. I w tym celu... Są rozwiązania, których ani pani, ani premier Tusk nie możecie wprowadzić, a jeżeli by Sejm przyjął ustawy, które by wprowadzały takie rozwiązania, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że prezydent je zawetuje. Tak, ale zostanie wykazana daleko idąca determinacja i wola polityczna nowego rządu, że chcemy mieć niezależne sądownictwo i dobrze działający system praworządnościowy. I to już jest bardzo mocny argument do rozmów z Unią Europejską, do tego, żeby te pieniądze zostały dla Polski odblokowane. Bruksela przyjmie ten argument jako taki, który pozwoli jej wypłacić pieniądze? Ja mam osobiście takie przekonanie, że tak. A czy to jest przekonanie oparte na rozmowach z Brukselą? To jest przekonanie oparte na czymś więcej niż tylko moje osobiste przekonanie. Poza wolą polityczną, bardzo konkretnymi projektami ustaw, które się znajdą w Sejmie i na pewno większość będzie za tymi ustawami głosowała, będą też działania, które pokażą realną wolę do tego, żeby niezawisłość systemu sądowniczego
szanować i żeby ten rząd działał tak, żeby te wszystkie zasady praworządności były przez ten rząd szanowane. To też jest bardzo ważne. Jakie to konkretnie powinny być przepisy? Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, nowa ustawa o uchwała dotycząca Trybunału Konstytucyjnego. Jakie konkretnie przepisy praworządnościowe powinny być uchwalone? To akurat nie dotyczy Trybunału Konstytucyjnego, to dotyczy tak zwanej ustawy kagańcowej, to dotyczy działań dyscyplinarnych wobec sędziów. To jest cały zestaw różnych przepisów. Część z nich można niejako wprowadzić w życie po prostu działaniami nowego ministra sprawiedliwości. Część uchwałami Sejmu, część wymaga, i to jest fakt, zmian ustawowych. Niemniej jestem przekonana, że jeżeli te zmiany ustawowe zostaną zaproponowane, przez większość przegłosowane, po pierwsze jest ciągle nadzieja, że jednak prezydent Duda też ma poczucie odpowiedzialności wobec Polski i Polaków, że pieniądze na rozwój tak bardzo dzisiaj nam potrzebne powinniśmy przyjąć i użytkować, a nie z przyczyn kompletnie niezrozumiałych blokować. Więc ja bym też nie przekreślała tej szansy, że od razu zakładamy, że prezydent będzie wszystko wetować. Załóżmy jednak jakąś szansę na dobrą wolę. I jeżeli to wszystko się ze strony nowego rządu zdarzy, a na 100% się zdarzy, to jestem przekonana, że Unia Europejska też uzna to i te pieniądze zostaną odblokowane. I też te drugie, o których znowu nie mówimy, ważniejsze. One są ważniejsze, ale mniej symboliczne. Ale ja chciałem jeszcze o tej polityce. Czy w przyszłym tygodniu w Brukseli prawdopodobnie będzie premier, prawdopodobnie będzie pani, czy będzie też prezydent? Ja wracam do takiego bardzo brutalnego momentu polskiej polityki, bardzo smutnego tak naprawdę, czyli tak zwanej wojny o krzesło. To było w czasach kohabitacji prezydenta Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska. I teraz jest pytanie, czy my nie wejdziemy w nową wojnę o krzesło, szczególnie, że mamy zmiany ustawodawcze wprowadzone w lecie, bardzo ważne tak naprawdę zmiany ustawodawcze, wzmacniające teoretycznie pozycję prezydenta w relacjach z Unią Europejską. To jest oczywiste, że premier sprawuje najwyższą władzę wykonawczą w Polsce i to premier w związku z tym powinien reprezentować rząd polski na szczycie Unii Europejskiej, Radzie Europejskiej. I mam głęboką nadzieję, tak, bo to nie jest tak, że oczywiście kształtuję tutaj politykę prezydenta, że będzie zrozumienie, że wszelkie takie działania, przetargi na arenie międzynarodowej, przepychanki żenujące są absolutnie nie na miejscu, uwłaczałyby prestiżowi państwa polskiego i polskiego prezydenta i że do czegoś takiego nie dojdzie, jak próba przepychanki, jak to pan redaktor ujął, o krzesła, bo to się absolutnie nie powinno zdarzyć, to nie służy Polsce. Ale decyzja jest po stronie premiera czy prezydenta w tej kwestii? Jest praktyka i jeżeli przestudiować jednak zarówno dotychczasową praktykę, także zarządów PiSu, to przecież zawsze jeździł premier, więc tu nie ma powodu, żeby nagle coś zmieniać poza powodem politycznym, który na pewno nie służyłby dobru państwa polskiego. Polityka czasem jest wszystkim. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister polityki regionalnej i funduszy, ministra polityki regionalnej i funduszy jest w naszym studiu, jeszcze nieoficjalnie, ale najprawdopodobniej. Zostajemy w RMF24 w radiu internetowym. Dziękujemy słuchaczom radia RMF FM. I pytanie teraz o jeszcze jeden z elementów, który był kluczowym elementem, jeżeli chodzi o KPO, czyli takie mitologizowane trochę te kamienie milowe, ale jednym z elementów tak naprawdę było ograniczeń dla rozwoju energetyki wiatrowej. A to jest historia, która pozwoliła już politycznym przeciwnikom Polski 2050 czy nowej ekipy przykleić wam łatkę partii, która jest kierowana przez lobbystów OZE. Wam, czyli Polsce 2050. Ja bym odróżniła realia od, tak jak to pan redaktor ujął, przyklejanie łatki.
jaka jest istota tej inicjatywy ustawodawczej o ułatwiającej możliwość budowania w Polsce energetyki opartej na energii odnawialnej, w tym polskiego wiatru. Otóż to są naprawdę już w tym momencie dekady, można powiedzieć, ale na pewno lata zapóźnień, które spowodowały, że energia w Polsce jest bardzo droga. W zdecydowanie za dużym stopniu oparta na dzisiaj też już bardzo drogim i o innych negatywnych aspektach, już nawet nie mówiąc, węglu. W związku z tym, żeby polska gospodarka była konkurencyjna, żeby polscy konsumenci płacili mniej pieniędzy za energię, to nie wystarczy mrozić ceny. Te ceny to też kosztuje, to trzeba robić dzisiaj, bo ludzie po prostu nie są w stanie w budżetach tego ująć. Niemniej trzeba jak najszybciej prowadzić inwestycje, które spowodują, że nasza energetyka będzie w dużo większym stopniu oparta na OZE, na tych odnawialnych źródłach energii. To także jest powiązane ściśle z suwerennością naszej energetyki, że nie musimy importować, bo wiatr mamy własny. I to spowoduje, że energia będzie tańsza, gospodarka konkurencyjna. To jest super ważne i o tym jest ten projekt. I teraz, żeby przykryć tę całą sprawę, jaka jest istota, dyskusja toczy się naprawdę o jakieś wtórne sprawy, czy to jest lobbying, nie lobbying. Tam nie ma i nie został dowiedziony żaden lobbying. To jest ustawa, ta część ustawy jest właśnie o tym, żeby odblokować inwestycje w OZE i żeby energia była tańsza dla gospodarki i dla konsumentów. Ale jednym z takich kluczowych argumentów, zarzutów wobec tego, jak wyglądała technika legislacyjna zapisu, było to, żeby ograniczać wrzutki do ustaw, które są na ostatniej prostej, albo które nie do końca dotyczą istoty tych przepisów. Więc w przepisach o mrożeniu cen energii oczywiście można wykazać ten związek pomiędzy mrożeniem cen energii a rozwojem energetyki wiatrowej, ale wprowadzenie tych przepisów było przez część obserwatorów sceny politycznej odczytane jako zapowiedź, że taka będzie strategia omijania weta prezydenta, to znaczy do przepisów popularnych społecznie będzie się wprowadzało rozwiązania, które prezydentowi będzie trudno zawetować. No ale to z drugiej strony zaprzeczało temu pomysłowi takiej przejrzystej legislacji. A druga sprawa jest taka, że bardzo dużo wątpliwości budziły szczegóły tych przepisów, czyli to, że te wiatraki były po prostu zbyt blisko domów, no i oczywiście argument dotyczący wywłaszczenia. A to jest coś, co budzi bardzo dużo emocji, dlatego że my stoimy, jeżeli chcemy rozwijać energetykę wiatrową, to stoimy przed gigantycznymi wydatkami na rozwój sieci energetycznej. I tyle wątków zostało poruszone. Tak. Ja sam wprowadziłem przede wszystkim parę, jest bardzo jasny złą związek. Technikę zadawania pytania. Bardzo jasny związek pomiędzy mrożeniem cen energii a inwestowaniem w energetykę tak, żeby tego mrożenia na przyszłość uniknąć. Mrożenie było na pół roku. Mrożenie było na pół roku, a wiatraki są na lata. Związek jest bardzo jasny. Po drugie, rzeczywiście jest tak, że ponieważ ta część dotycząca wiatraków wzbudziła bardzo dużo takiej dyskusji i potrzeby doprecyzowania, to natychmiast, i to jest naprawdę ta nowość, tak, natychmiast w reakcji na zasadne uwagi, chęć partycypacji ze strony różnych interesariuszy, ja tu nie mówię o lobbystach, tylko organizacjach pozarządowych, ekspertach, została podjęta decyzja, że te dwie kwestie zostają rozłączone, będzie mrożenie, bo to trzeba zrobić natychmiast, żeby ludzie po prostu unieśli w swoich budżetach ceny energii już teraz od stycznia, a ustawa wiatrakowa będzie procedowana stosownie dłużej, tak żeby wszystkie te głosy zostały wzięte pod uwagę, przynajmniej usłyszane, bo wszystkiego pod uwagę nie da się wziąć i wszystkie doprecyzowania dokonane. I już dokonano bardzo wielu zmian, wyjaśnień i doprecyzowań. I to jest też, można powiedzieć, dobry proces ustawodawczy. Dobry proces ustawodawczy to nie jest taki, w którym wszyscy od początku się zgadzają na wszystko, ale to jest taki, gdzie głosy, w tym głosy można zasadne po prostu, są można usłyszane było, i wprowadzane do można ustawy. Można było po prostu tych przepisów nie wprowadzać teraz tak od razu. Można było, chcę zwrócić uwagę, że zatopimy się w tych wiatrakach, a jest jeszcze pani minister bardzo tylko jedno dużo zdanie na ten temat i już odpowiadam na kolejne pytania. Chcę powiedzieć, że gdyby nie było całej tej niepotrzebnej zwłoki z rządem, to rzeczywiście też możliwość procedowania tej ustawy w sposób taki przez rząd byłby już teraz, ale czekamy, tak? Czekamy i tracimy wszyscy czas. Na tym szczycie unijnym będą kluczowe sprawy.
miały miejsce, między innymi dotyczące relacji z Ukrainą, całej Unii Europejskiej, ale my mamy problem w relacjach z Ukrainą na takim poziomie, że ile strategicznie mamy jasność, czego Ukraińcom życzymy, zwycięstwa, no to na poziomie relacji biznesowych jest problem. I ten problem tej blokady na przykład na granicy, on jest wyrazem tego, że jeden z ważniejszych sektorów polskiej gospodarki nie wytrzymuje konkurencji w przewozach kabotażowych tutaj w Polsce z przewoźnikami, którzy są poza regulacjami unijnymi, tak jak przewoźnicy polscy. W jaki sposób rozwiązać ten problem? W jaki sposób naprawić relacje z Ukrainą, odejść od tych problemów zbożowych, odejść od tych problemów dotyczących przewozów, ale jednocześnie bronić interesów polskich przedsiębiorców? Tu się nałożyło kilka spraw. Po pierwsze, rząd polski bardzo dobrze wiedział, i to już wiele, wiele miesięcy temu, że takie rozwiązania jak likwidacja tego systemu zezwoleń na przewozy, czyli pełne dopuszczenie ukraińskich przewoźników do rynku unijnego, jest wprowadzane. Nic w tej sprawie ani nie zainterweniowano w Brukseli, ani nie zastanowiono się, jak to można dla polskich przewoźników zneutralizować. Po drugie, ze strony ukraińskiej też są nieprawidłowe działania. Tam jest taka elektroniczna kolejka, no do której polscy kierowcy spadają i to jest wręcz intencjonalne. Nie tylko mają trudniejszy dostęp, ale na dodatek spadają. Wreszcie ukraińscy kierowcy są dopuszczani do jeżdżenia z Ukrainy do krajów unijnych, ale nie wewnątrz Unii Europejskiej. No ale jeżdżą tak naprawdę. Jeżdżą, ponieważ nie ma efektywnej kontroli na terenie Polski tych kierowców, którzy łamią te zasady i wykorzystują to, że wjeżdżają na teren Unii Europejskiej do robienia przewozów nielegalnych już zupełnie po Unii Europejskiej. No to jak, i teraz jak rozwiązanie są na wszystkich tych trzech wymiarach. Po pierwsze, reagować wcześniej w Unii, kiedy takie rzeczy narażające nasz interes się dzieją, i poszukiwanie rozwiązań, które powodują... To już za nami, to jest szansa premiera. Ale kolejne rzeczy stracił. Takie będą. Kolejne rzeczy, to nie jest pierwszy konflikt interesów między Polską i Ukrainą, Polską i innymi krajami unijnymi, więc reagować na początku, a nie kiedy już jest kryzys. Po drugie, rozmawiać ze stroną ukraińską, bo strona ukraińska stosuje rozwiązania przy tej kolejce elektronicznej dla nas nieakceptowalne, ale my nie prowadzimy żadnego sensownego dialogu w tej sprawie. Nie zgłaszamy oczekiwań, nie dochodzimy do porozumienia, tylko dochodzi do takiej totalnie kryzysowej sytuacji, która absolutnie nie powinna mieć miejsca z wielu powodów. Wreszcie my musimy efektywnie kontrolować sytuację na terenie naszego kraju. Tak samo było ze zbożem. Myśmy nie kontrolowali jakości ukraińskiego zboża i w efekcie zboże, które nie spełniało norm unijnych, było kupowane przez polskich przedsiębiorców kosztem innych przedsiębiorców, i to samo się dzieje z tymi przewozami. Czy jeżeli chodzi o przewozy, to my będziemy, żeby rozwiązać ten problem na granicy, musieli czekać do wprowadzenia tego systemu? Czy istnieje jakaś krótsza droga, jakieś negocjacje, które będzie można przeprowadzić, zawiesić? Ja jestem przekonana, że po pierwsze trzeba zacząć efektywnie kontrolować przewozy po Polsce i po Unii Europejskiej. Dzisiaj to się my to możemy robić i tego się nie dzieje. Po drugie, trzeba natychmiast siadać ze stroną ukraińską do rozmów i zdecydowanie siadać do rozmów w Brukseli, co z tym można zrobić. Natomiast zdecydowanie unikać takiej sytuacji, jaka się zdarzyła, czyli blokada przez przedsiębiorców, którzy są zasadnie oburzeni. Z tą blokadą rząd absolutnie nic nie robi, z nikim nie rozmawia. Dochodzi do tego, że cierpią inni polscy przedsiębiorcy, bo przecież to nie jest jedyny biznes, który idzie przez tą granicę. Wreszcie cierpi nasz wizerunek jako kraju wspierającego Ukrainę w Unii Europejskiej. Cierpi nasza racja stanu w tej sprawie. A to są rzeczy naprawdę fundamentalne i naprawdę nie powinny być zapominane i odkładane na bok, bo to bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pani ambasador, teraz tak mówię, a nie pani minister, bo wracamy trochę do tych spraw międzynarodowych. Czy Rosja wygrywa wojnę w Ukrainie? Rosja, i o tym też pamiętajmy, tę wojnę politycznie i też w ogromnym stopniu militarnie przegrała w pierwszych tygodniach wojny, ponieważ celem Rosji było całkowicie podbicie Ukrainy, rozsypanie tego państwa i wzięcie nad nim kontroli. I zdecydowana większość Zachodu uważała, że nie ma innego wyjścia i tak się stanie. Tak się nie stało. Piotr I, do którego ciągle się odwołuje Władimir Putin, myślał, że zdobędzie Narwę w parę miesięcy, a potrzebował 21 lat, żeby wygrać Wielką Wojnę Północną, do której też odwołuje się bardzo bezpośrednio Władimir Putin, czyli mówi o cierpliwości. I ta cierpliwość zdaje się Rosjanom opłacać, dlatego że wczoraj w Senacie przegrane głosowanie w sprawie funduszy dla Ukrainy na przyszły rok. Rosjanie są w stanie mobilizować armię, przestawili gospodarkę na tory wojenne i może nie teraz, ale stopniowo zaczynają
Sytuacja jest nie przegrywać tej wojny. Sytuacja jest bardzo poważna. Poza tym, co pan redaktor wspomniał, Rosjanie mają coraz lepsze i większe dostawy amunicji z takich krajów jak Korea Północna, kiedy dostawy amunicji, zobowiązania ze strony Zachodu, w tym ze strony sojuszników europejskich, są w 3 razy mniejszej skali, niż myśmy to obiecali. Bez pieniędzy amerykańskich nie będzie możliwości długookresowo kontynuowania tej wojny. 85% uzbrojenia, którym walczy Ukraina, to jest pomoc zachodnia. W związku z tym bez tego, bez determinacji i woli politycznej także ze strony Polski, to jest ten link z blokadą na granicy. Z jednej strony są jakieś nasze doraźne, ważkie interesy ekonomiczne, z drugiej strony jest ogromny interes bezpieczeństwa i my w tym momencie jakby zapominamy o tym interesie bezpieczeństwa na rzecz doraźnego interesu gospodarczego i to jest coś absolutnie niedopuszczalnego, dlatego że jeżeli rzeczywiście w tej rosyjskiej cierpliwości, Rosjanie mają coś jeszcze, no mają system w zasadzie totalitarny, w którym ludzie się nie liczą i ci ludzie nie mają nic do powiedzenia, nieważne ile tych ludzi ginie, a ginie ogromna ilość Rosjan teraz na tym froncie, to pójdą kolejni jak mięso armatnie i nie ma końca tej strasznej procederowi, a po stronie ukraińskiej jest system demokratyczny. Jeżeli ludzie giną i giną i giną i nie ma postępu i jest poczucie, że sojusznicy nie wspierają w takim stopniu, jak wspierają, to w największym stopniu naprawdę poza bezpieczeństwem Ukrainy narażone jest bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo naszego regionu i my naprawdę nie powinniśmy o tym zapominać, bo gdzieś nam to zaczyna umykać, zaczynamy się do tego przyzwyczajać. Wierzy pani w te... W te prognozy, że my jesteśmy o krok, czyli o 3 do 5 do 7 lat przed jakimś rodzajem wojny NATO z Rosją? To nie jest kwestia wiary. Po prostu z Rosją nie należy się kierować jakąś wiarą, tylko bardzo zimną, racjonalną kalkulacją. Jeżeli mamy do czynienia z reżimem w zasadzie już totalitarnym, który żywi się wojną, wszczął agresywną, bezwzględną wojnę wobec sąsiada, przestawił cały system polityczny i gospodarczy na tory militarne. System, który bardzo jasno, to jest reżim, który w swojej ideologii bardzo jasno mówi, że ich celem nie jest wyłącznie zbudowanie tego, co nazywają ruskim mirem, rosyjskim imperium i włączenie do tego imperium Ukrainy, ale zniszczenie Zachodu. To jest jednoznacznie dekonstrukcja, dekompozycja Zachodu, rozkład NATO. Równocześnie mamy kryzys polityczny w Stanach Zjednoczonych. Wszystko to razem pokazuje, że nie można wykluczyć, że ta wojna się wyleje poza... w granice NATO, czy to Polska, czy to państwa bałtyckie. Czy Polska nie będzie zagrożona, jeśli Rosja w jakiś sposób uzna, że przelewa tę agresję militarną na państwa bałtyckie? Przecież my, jako sojusznicy, będziemy wówczas zobowiązani się do tej wojny włączyć. To też jest ogromne zagrożenie bezpieczeństwa. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, po raz ostatni chyba w tym studiu mogę powiedzieć, była ambasador RP w Moskwie i była szefowa kampanii Polski 2050, bo jak znam życie, od przyszłego tygodnia będziemy panią przedstawiali jako ministra, tak, funduszy i polityki regionalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.